Super Ośrodek Szkolenia Kierowców Automargo Marek Szcześniak zaprasza do nowej siedziby Kłodzko 175A. Tylko u nas zrobisz wszystkie kategorie prawa jazdy, badania psychologiczne i lekarskie, szkolenia zawodowe w jednym miejscu. Szkolenia prowadzone są w nowych, przestronnych salach, a jazdy na dużym, oświetlonym placu. Nowość, kurs i egzamin na naszym autobusie BOWA. Świadczymy usługi przewozu osób na trasach krajowych i zagranicznych. Posiadamy niezbędne licencje i certyfikaty oraz doświadczenie w przewozach autokarowych. Naszym pasażerom zapewniamy fachową i miłą obsługę oraz bezpieczeństwo w trakcie podróży. Super OSK Automargo Marek Szcześniak zaprasza. Telefon 605 15 0000. Sklep Tata Meble zaprasza do salonu na ulicę Warszawską 13 na zakupy mebli z kolekcji renomowanych firm. W ofercie wygodne kanapy i sofy w atrakcyjnych cenach. Stoliki, krzesła, meble prosto do Twojego mieszkania bądź domu. Nie przegap, sprawdź ofertę osobiście lub na stronie internetowej www.meble.tata.com.pl. Uwaga! W związku z likwidacją wybranych kolekcji mebli skrzyniowych i tapicerowanych, salon Tata Meble zaprasza do końca kwietnia do skorzystania z atrakcyjnej oferty cenowej na wybrane produkty. Salon meblowy Tata Meble zaprasza. Sieradz, ulica Warszawska 13. Bank Spółdzielczy w trosce o satysfakcję klientów wychodzi im naprzeciw z kolejnymi ofertami. W Państwa banku można skorzystać z kredytu z dotacją na częściową spłatę kapitału z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Na czym to ma polegać? Tak. Nasz bank podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, dzięki której możemy udzielać kredytów przeznaczonych na wykonywanie zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizację źródeł ciepła oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, jak również wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków i wykonanie przyłączy kanalizacyjnych. Czy aktualnie posiadają Państwo limity na realizację wymienionych zadań? Tak, posiadamy środki na wykonanie dwóch zadań. Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i wykonanie przyłączy kanalizacyjnych. Na wykonanie zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizację źródeł ciepła oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii czekamy na potwierdzenie limitu. W jaki sposób można skorzystać z tych dotacji? Należy zgłosić się do naszego banku z kosztorysem przedsięwzięcia wykonanym przez osobę wykonującą lub fakturą pro forma. My udzielimy szczegółowych informacji, wydamy wniosek wraz z załącznikami, który należy wypełnić i złożyć w naszym banku. Po pozytywnej decyzji wydanej przez bank, dokumentacja wysyłana jest do Narodowego Funduszu. Po potwierdzeniu wniosku klienta przez fundusz, a otrzymaniu informacji o wysokości dotacji, na tej podstawie bank podpisuje umowę z klientem i dokonywana jest płatność bezgotówkowo za fakturę dostarczoną przez klienta, a dotyczącą realizacji wykonanego zadania. W jakiej wysokości można otrzymać dotację? Dotacja na częściową spłatę kapitału nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowanych przy wykonywaniu przyłączy kanalizacyjnych i 40% kosztów przy wykonywaniu przydomowych oczyszczalni ścieków lub zadań dotyczących termomodernizacji budynków mieszkalnych, modernizacji źródeł ciepła czy wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wiemy już, że chcąc skorzystać z dotacji należy wziąć kredyt. A jakie koszty ponosi z tego tytułu klient? Oprocentowanie kredytów udzielanych przez nasz bank na wcześniej wymienione cele wynosi 8,82. Prowizja od kredytu dla naszych klientów wynosi 3%, a dla pozostałych kredytobiorców 4% kwoty kredytu. A co w takim razie może być zabezpieczeniem takiego kredytu? W naszym banku stosujemy różne formy zabezpieczeń. Może to być pełnomocnictwo do rachunku, na którym są stałe wpływy, weksel in blanco. A w przypadku, gdy klient posiada środki w wysokości kwoty wnioskowanego kredytu, zabezpieczeniem mogą być te środki. W takim wypadku nie badamy zdolności kredytowej klienta. Należy pamiętać, że każdy przypadek rozpatrywany jest indywidualnie.
Sami Państwo widzą, że staramy się ograniczać formalności i być przyjaznym dla klienta. Zapraszamy i zachęcamy do korzystania z tych kredytów w naszym banku. Gdzie znajdują się placówki Banku Spółdzielczego? Zapraszamy do naszego oddziału w Sieradzu, który zlokalizowany jest przy ulicy Zamkowej 2, oraz do naszych pozostałych oddziałów w Brzeźniu, Burzeninie i Wróblewie, jak również do naszych punktów obsługi bankowej zlokalizowanych na terenie miasta Sieradza. Chcieliśmy Państwa poinformować, że w naszym banku można dokonywać wpłat gotówkowych na rachunki w innych bankach za jedyne złoty 95. W związku z bankowością internetową pojawia się wiele niebezpieczeństw. O czym powinniśmy pamiętać? W trosce o naszych klientów korzystających z kont internetowych informujemy, że bardzo ważne dla zachowania bezpieczeństwa jest częsta zmiana hasła, wprowadzenie limitów przelewów, aktualizacja oprogramowania antywirusowego, jak również sprawdzenie autentyczności strony internetowej. Przypominamy, że w placówkach Banku Spółdzielczego w Sieradzu można dokonywać wpłat na rzecz Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej bez opłat. Bank Spółdzielczy zaprasza do swoich placówek w Sieradzu, Brzeźniu, Burzeninie i Wróblewie. Restauracja Sieradzanka zaprasza codziennie w godzinach od 8 do 20 na wyjątkowe potrawy regionalne i domowe obiady przyrządzane z najlepszej jakości produktów. W każdą niedzielę można będzie skosztować niezwykłych innowacji kulinarnych. Przyjdź i zaskocz swoje podniebienie wyjątkową kompozycją smaków. Restauracja Sieradzanka zaprasza! Okna Konieczne, firma z wieloletnią tradycją, najlepsza jakość, ciepło i elegancja. W naszej ofercie drzwi i okna energooszczędne, markizy, moskitiery, żaluzje, rolety i bramy garażowe. Przyjdź do nas, Sieradz, Aleja Pokoju 7A/1, telefon 43 822 1759 lub 533 980 490. Adres strony internetowej www.oknakonieczny.pl. Zapraszamy. Ekowiatr, spółka jawna, zarządzanie i administrowanie nieruchomościami. Przyjdź lub zadzwoń i zapoznaj się z naszą ofertą. Sieradz, ulica Jana Pawła II, 52/23, na pierwszym piętrze. Zduńska Wola, ulica Piwna 2. Łask, ulica Marii Skłodowskiej-Curie, 4/3. Z nami możesz więcej. Od poniedziałku do piątku Ekowiatr zaprasza. Tata Klima zaprasza do sklepu przy ulicy Warszawskiej 13. Oferujemy profesjonalne doradztwo, montaż i serwis w zakresie klimatyzacji i wentylacji. Montujemy układy klimatyzacyjne oraz układy wentylacji nawiewno-wywiewnej. Wykonujemy również pomiary skuteczności wentylacji. W niezwykle bogatej ofercie sklepu znajdą Państwo m.in. elementy wentylacji, anemostaty, kratki i rury wentylacyjne oraz szeroki wybór wentylatorów do domu i przemysłu. Tata Klima jest również autoryzowanym przedstawicielem firmy Eureka. Zapraszamy, Sieradz, ulica Warszawska 13, Tata Klima, doradztwo, serwis, sprzedaż. Zobacz, soczewki Crizal dają Ci najbardziej przejrzysty obraz i nic im w tym nie przeszkodzi. Ani woda, ani zadrapania, ani brud i kurz, ani plamy, ani nawet odblaski. Soczewki Crizal mają wskaźnik ESPF 25, by chronić Twoje oczy 25 razy skuteczniej przed szkodliwymi promieniami UV. Teraz przy zakupie pary soczewek Crizal, drugą parę soczewek Essilor dostajesz gratis. Serdecznie polecam. Dorota Gardias. Uwaga, mamy dla Ciebie najkorzystniejsze ubezpieczenia. Chcesz ubezpieczyć samochód, mieszkanie, dom lub firmę? Zapraszamy do nas. Tylko u nas Twój samochód będzie mieć najlepsze OC i autokasko. Wyjeżdżasz za granicę do pracy, na urlop, ubezpiecz koszty leczenia. Bardzo atrakcyjne NNW szkolne. Ubezpiecz swoje dziecko na atrakcyjnych warunkach. Uwaga, posiadamy szeroki wybór ubezpieczeń na życie. Zabezpiecz siebie i swoją rodzinę już dziś za jedyne 33 zł. W naszej ofercie posiadamy ubezpieczenia takich firm jak Warta, HDI, Ergo Hestia, Proama, TUF, Gotar, Generali, TUS, Allianz, Interrisk, Compensa, Unika, RESO czy Polisa Życie. Do każdej polisy miły upominek gratis. Przyjdź do nas, Aleja Pokoju 7A. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17, a w sobotę od 9 do 13. Chcesz poznać swoją składkę bez wychodzenia z domu? Zadzwoń.
692 270 000 bądź napisz ubezpieczsieradz@wp.pl. Zapraszamy. Karolina Mizerska, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam na serwis informacyjny sieradzkiej TV Media. A dziś w programie przygotowaliśmy dla Państwa następujące materiały. Konferencja profilaktyczna Jestem trzeźwy, myślę trzeźwo. Młodzi ludzie widzą, że można żyć na trzeźwo. Cukrzyca epidemią łódzkiego. Statystyki z roku na rok są coraz mniej optymistyczne. Konferencja na temat projektu ustawy rolnej. Obostrzenia dotyczą obrotu właśnie ziemi zasobów Agencji Rolnej Skarbu Państwa. Koncert pasyjny chóru Cantilena w sieradzkim klasztorze. Teksty były autentyczne, średniowieczne. Wyremontowano biura klubu sportowego Warty Sieradz. W końcu nie wstyd, jak ktoś przyjedzie do Sieradza i wejdzie do klubu. Wiosenny koncert Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Sieradzu. A tuż po serwisie zapraszam na przegląd sportowy. W piątkowym przeglądzie wydarzeń zapraszam Państwa na blok programowy Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w którym z panią prezes Stefanią Gąsiorowską rozmawialiśmy o działaniach podejmowanych w 2015 roku. Również w piątek zapraszam na rozmowę ze starostą i wicestarostą powiatu sieradzkiego w ramach programu Nasze Sprawy. Tematem rozmowy będą m.in. podział kompetencyjny obowiązków oraz najważniejsze inwestycje i plany na 2016 rok. Już teraz zapraszam do oglądania piątkowego przeglądu. Jestem trzeźwy, myślę trzeźwo. Pod takim tytułem zorganizowano w Teatrze Miejskim konferencję profilaktyczną z okazji Ogólnopolskiego Dnia Trzeźwości. Konferencja zatytułowana Jestem trzeźwy, myślę trzeźwo, poświęcona profilaktyce alkoholowej, została zorganizowana po raz 9. To spotkanie skierowane było przede wszystkim do młodzieży. Cel tej konferencji jest przybliżenie młodym ludziom problemu alkoholowego, że można żyć, bawić się. Są wykłady, są prelegenci, którzy właśnie na temat choroby, na temat szkodliwości alkoholu. Młodzi ludzie widzą, że można żyć na trzeźwo, można być trzeźwym i funkcjonować w środowisku normalnie. Tego typu konferencje i profilaktyka alkoholowa wśród młodzieży są bardzo potrzebne. Jak wszyscy wiemy, problem choroby alkoholowej i alkoholizmu jako takiego w Polsce jest dość duży. Co prawda z badań wynika, że 3% ludzi jest uzależnionych, natomiast dużo większa część ludzi niestety pije w sposób ryzykowny i szkodliwy. I to jest jakby ten kawałek, który jest do zagospodarowania najbardziej w tej chwili, a po to, żeby ten procent nie był tak wielki, między innymi potrzebne są tego rodzaju imprezy, jaka jest dzisiaj organizowana przez Stowarzyszenie Przystań w Sieradzu, ponieważ to pokazuje młodzieży, młodym ludziom, do czego może doprowadzić utrata kontroli nad alkoholem. Obecna na spotkaniu młodzież zgodnie podkreślała, że taki problem wśród młodych ludzi istnieje. Moim zdaniem jest ten problem. Zależy, w jakim gronie kto się otacza, ale no kurczę, jednak młodzież sięga po alkohol, nawet ta niepełnoletnia. Też tak uważam, że młodzież często imprezuje, często są sklepy na przykład, które sprzedają ten alkohol bez sprawdzania dowodów. No i jest ten problem według mnie, tak uważam. Organizatorami konferencji byli Stowarzyszenie Abstynentów Przystań w Sieradzu, Urząd Miasta Sieradza, Urząd Gminy w Sieradzu, Urząd Gminy i Miasta w Warcie, Centrum Edukacji Ochotniczego Chówca Pracy i Chówca Pracy 516 w Sieradzu, Sieradzkie Centrum Kultury oraz Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu. Ostatnio coraz głośniej robi się na temat cukrzycy, a to za sprawą wzrastającej liczby chorujących na tę poważną chorobę. Cukrzyca zaliczana jest do chorób cywilizacyjnych. Cierpi na nią ponad 2,5 miliona Polaków. Ta choroba to problem całego społeczeństwa, dlatego tak ważna jest profilaktyka. W Sieradzu organizacją, która wspiera i pomaga w walce z cukrzycą, jest Polskie Stowarzyszenie Diabetyków. Liczy ono około 500 członków. Stowarzyszenie prowadzi również szeroką profilaktykę wśród młodzieży. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków istnieje już 31 lat, 30 lat obchodziliśmy w ubiegłym roku. Grupa inicjatywna zebrała się ludzi chorych na cukrzycę
podjęli taką decyzję i zostało to utworzone najpierw w Sieradzu, później w poszczególnych powiatach, na przykład Zduńska Wola, Wieluń, Wieruszów oraz gminy Wróblew, Błaszki, którzy podlegają pod oddział rejonowy Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Sieradzu. Można u nas mierzyć i na Alei Pokoju, i na Kościuszki pomiar glikemii, cukru. Każdy, kto będzie chciał, nieodpłatnie oczywiście, zmierzyć sobie poziom ciśnienia. Takimi usługami tutaj możemy i robimy takie imprezy ogólnie, miasto czy starostwo, czy w gminach takie badania przeprowadzamy przy uroczystościach państwowych czy innych, takie pomiary. Mamy na to zezwolenie, mamy przeszkolone osoby, które mogą to dokonywać. Chcemy poinformować, że jeżeli nasze stowarzyszenie prowadzi zapisy, jeżeli ktoś jest chętny, na turnusy rehabilitacyjne organizujemy wycieczki i za granicę, i tutaj w kraju. Mamy częściowo dofinansowanie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Także zapraszamy do nas, wszystkie informacje udzielimy, które tutaj mamy dyżury w poniedziałki, w czwartki od 10 do godziny 12, 13 jak jest więcej. Pokój numer 10, Aleja Pokoju 11C. I na ulicy Kościuszki 5 w poniedziałki i w piątki od godziny 11 do 13. Zapraszamy. Województwo łódzkie jest drugim województwem pośląskim, gdzie problem z cukrzycą jest tak wielki. Ponad 131 tysięcy mieszkańców łódzkiego to chorzy na cukrzycę. Skąd tak duży problem wśród społeczeństwa? Tutaj rodzi się pytanie, czy cukrzyca to epidemia? Wygląda na to, że rzeczywiście tak jest, ponieważ statystyki z roku na rok są coraz mniej optymistyczne. To znaczy rzeczywiście jest dużo zachorowań, my to też obserwujemy i w oddziale, i w poradni, że nowych zachorowań jest rzeczywiście z każdym rokiem coraz więcej. Myślę, że ten problem wiąże się po pierwsze z coraz wyższym wiekiem naszych mieszkańców, naszego województwa i niestety z otyłością, która narasta, nadwagą i otyłością, że są to główne przyczyny właśnie większej zapadalności na cukrzycę. Przede wszystkim zaczyna się to od młodzieży. Chcę poinformować, że takie z Urzędem Miasta podjęliśmy decyzję, że w szkołach gimnazjalnych robimy badania cukru co roku pierwszoklasistów. Taka profilaktyka i to bardzo dobrze to sprzyja i prowadzimy szkolenie i przy okazji badamy cukier uczniom pierwszych klas zawsze co roku jesienią. I tu już wykazuje, znajdujemy takie przykłady, że dzieci niektóre nie wiedzą, a są, wynajdujemy, że chorzy na cukrzycę. Czym właściwie jest cukrzyca i jakie są jej postacie? Cukrzyca jest schorzeniem, które objawia się podwyższonym poziomem glukozy we krwi. Są dwa główne typy cukrzycy. Cukrzyca typu drugiego, która jest to prawie 90% wszystkich pacjentów, to właśnie cukrzyca typu drugiego. I znacznie rzadziej występuje cukrzyca typu pierwszego, głównie u osób troszkę młodszych. I niestety obydwa typy cukrzycy występują coraz częściej. Problem cukrzycy z reguły dotyczy osób dorosłych, ale coraz częściej diagnozuje się ją u dzieci i młodzieży. Cukrzyca XXI wieku, która wchodzi młodzieży. Przyczyny: brak ruchu, brak sportu i te jedzenia, które były w tych kioskach sklepowych, które staraliśmy się i do starostwa powiatu sieradzkiego na ziemi sieradzkiej, ażeby to częściowo zlikwidować, a wprowadzić naturalne soki, naturalne kanapki, żeby młodzież mogła się odżywiać. Na cukrzycę typu drugiego, która występuje częściej, narażone są osoby właśnie starsze, osoby z nadwagą i otyłością oraz te, które prowadzą mało aktywny tryb życia, czyli z małą ilością ruchu i oczywiście te, które spożywają zbyt dużą ilość kalorii. Cukrzyca to choroba podstępna, nieleczona niesie ze sobą poważne powikłania. Powikłania te dotyczą właściwie wszystkich narządów, przede wszystkim układu krążenia, układu nerwowego, wzroku, nerek. Na przykład może cukrzyca nieleczona prowadzi do amputacji kończyn, więc te powikłania są rzeczywiście bardzo poważne.
dlatego jej objawów nie powinniśmy bagatelizować. Często cukrzyca występuje bezobjawowo, natomiast takie typowe objawy cukrzycy to zmęczenie, spadek masy ciała, nadmierna potrzeba spożywania dużej ilości płynów oraz potrzeba oddawania dużej ilości moczu w ciągu doby. Często zdarzają się infekcje, które się trudniej goją. Mogą to być zmiany na skórze, mogą to być infekcje w drogach moczowych bądź w drogach oddechowych. Aby zbadać poziom glukozy, czyli cukru we krwi, potrzebne jest krótkie badanie. Leczenie cukrzycy należy do kompleksowych, jednak przy obu jej typach istotnym elementem jest zmiana nawyków żywieniowych. Leczenie cukrzycy może polegać wyłącznie na stosowaniu diety. Może są pacjenci, którzy są leczeni tabletkami oraz tacy, którzy muszą przyjmować insulinę. W codziennym życiu należy przestrzegać kilku podstawowych zasad, które pomogą ustrzec nas przed cukrzycą. Przede wszystkim od jak najwcześniejszych lat należałoby stosować tak zwaną zdrową dietę oraz aktywny wysiłek fizyczny, czyli przede wszystkim dużą ilość marszu w ciągu tygodnia, jazda rowerem czy też korzystanie z pływalni. To są to takie najzdrowsze sposoby na nieobciążający ruch u osoby, która na przykład wcześniej nie była aktywna. Ostatnio coraz więcej wątpliwości budzi stwierdzenie, czy cukrzyca jest chorobą dziedziczną. Jest wiele genów, które odpowiadają za występowanie cukrzycy. Większą szansę na zachorowanie mają ci ludzie, u których w rodzinie już na przykład rodzice czy rodzeństwo mają cukrzycę. I w różnym stopniu to zależy od występuje w cukrzycy czy typu pierwszego, czy typu drugiego. Różna ilość genów i jest to jeszcze nie do końca zbadane, ile tych genów jest. Prawdą jest, że w dzisiejszych czasach z cukrzycą można żyć, jednak jak mówi stare przysłowie, lepiej zapobiegać niż leczyć. Pamiętajmy więc o podstawowych zasadach aktywności fizycznej, prawidłowym odżywianiu i okresowych badaniach sprawdzających poziom cukru we krwi. To z pewnością uchroni nas przed ryzykiem zachorowania na tę chorobę. Poseł Prawa i Sprawiedliwości Piotr Polak na specjalnie zwołanej konferencji podjął temat sprzecznych informacji krążących wokół projektu ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości zasobów własności rolnej Skarbu Państwa. Temat w ostatnim czasie wzbudził wiele kontrowersji, pojawiło się wiele fałszywych, nieprawdziwych informacji w terenie na temat szczegółów zapisów tej ustawy. Słyszeliśmy takie informacje, że polska ziemia ma być odbierana rolnikom, że nie będzie można przekazywać jej najbliższym osobom, dziedziczyć jej, że mieszkańcy miast nie będą mogli nabywać nieruchomości na wsi czy budować domów właśnie na wsi, czy rolnicy w końcu nie będą mogli powiększać swoich gospodarstw indywidualnych. Oczywiście są to wszystko informacje nierzetelne, nieprawdziwe. Generalnie mogę powiedzieć, że polska ziemia, i o to chodzi Prawo i Sprawiedliwości, powinna służyć polskim rolnikom i powinna służyć nie do spekulacyjnego obrotu, tylko do produkowania zdrowej, dobrej polskiej żywności. I o tym w tym wszystkim chodzi. Polscy rolnicy będą mogli powiększać swoje gospodarstwa. Polscy rolnicy będą mogli przekazywać swoje nieruchomości, które otrzymali wcześniej od swoich rodziców, swoim dzieciom. I to te dzieci nie muszą mieszkać na wsi, nie muszą mieć wykształcenia rolniczego. Mogą być lekarzami i nauczycielami. Absolutnie każdy zawód, który w tym momencie realizują, uprawnia ich do tego, żeby właśnie te najbliższe osoby mogły dziedziczyć te słynne już tak ojcowizny. Główne obostrzenia dotyczą obrotu właśnie ziemi z zasobów Agencji Rolnej Skarbu Państwa, gdzie będzie tylko rolnik mógł nabywać te nieruchomości, i to do 300 hektarów, do 50 hektarów nie trzeba się wykazać bycia rolnikiem w sensie ubezpieczenia w KRUS-ie. Powyżej już będzie musiał być także ubezpieczony w KRUS-ie. To są najważniejsze zasady. Co do zbywania i ten zakaz obrotu, sprzedaży, nabywania gruntów z zasobów agencji będzie trwał, obowiązywał przez 5 lat po to,
żeby w międzyczasie ceny ziemi się w Polsce ustabilizowały, a rolnicy mogli wykorzystywać i mieć możliwość powiększania właśnie swoich gospodarstw, które leżą blisko ziemi, która jest w zasobach agencji. Przez te 5 lat będą mogli dzierżawić tę ziemię, a później na podstawie oszacowania będą mieli prawo pierwokupu, żeby tę ziemię po tych 5 latach nabyć. Będą oczywiście wprowadzone też pewne ograniczenia co do zbytu tych powierzchni gruntów, które zostały już nabyte w ramach tak zwanych słupów. Przez 10 lat ci, co w ten sposób stali się właścicielami, nie będą mogli odsprzedać tej ziemi bądź wnieść jej do spółki jako udział własny. Podobnie będzie również i przez 10 lat, jeśli ktoś będzie chciał utworzyć gospodarstwo, że tak powiem od podstaw, nie mając wcześniej do czynienia z bycia rolnikiem, musi mieć przygotowanie rolnicze. To będzie podstawowy wymóg, żeby właśnie mógł zostać tym rolnikiem i przez 10 lat musi się zobowiązać, że tę ziemię będzie uprawiał. Te ograniczenia, tylko mówię, dotyczą głównie obrotu ziemią będącą w zasobie agencji rolnej. W minioną niedzielę w klasztorze sióstr Urszulanek w Sieradzu po raz kolejny zaprezentował się chór Cantilena, tym razem z niezwykłym pasyjnym repertuarem. Klasztor sióstr Urszulanek w niedzielne popołudnie rozbrzmiał pieśniami o męce pańskiej w wykonaniu chóru Cantilena prowadzonego przez siostrę Alinę Kulik, któremu towarzyszył kwartet smyczkowy Primavera. Wiele ćwiczenia, to było wiele prób, no ale myślę, że efekt był taki, że nas wszystkich ucieszył i podjęliśmy decyzję, że trzeba to pokazać wszystkim, trzeba po prostu podzielić się tym. Koncert zatytułowany był Gorzkie żale, skarby kultury polskiej duchowości wpisane w historię Polski. To są szczególne pieśni traktujące o męce pańskiej. To jest teraz najlepszy czas, żeby te pieśni wykonać. Tak więc wybraliśmy właśnie Niedzielę Palmową, bo zaczyna się właśnie ten wielki tydzień, najtrudniejszy czas, więc takie na zasadzie takiego wprowadzenia w Triduum Paschalne. Teksty pieśni pasyjnych, które można było usłyszeć, pochodzą ze średniowiecza. Teksty były autentyczne, średniowieczne. Jeden z tekstów, który śpiewaliśmy chyba tak w Krzyżu Święty, to jest bardzo podobny elementami do Lamentu Świętokrzyskiego, który jest rzeczywiście średniowiecznym utworem, traktującym o tym, jak Maryja rozpacza nad umierającym swoim synem. Także te trzy utwory, o których wcześniej wspominałam w słowie wstępnym, czyli Krzyżu Święty, Dobranoc Głowo Święta i Jezusa Judasz Przedał, są to typowe staropolskie teksty, umiejscowione w bardzo nowoczesnym opracowaniu Jakuba Kowalewskiego. To jest bodajże z 2012 roku opracowanie i ta aranżacja do mnie niezwykle trafia, gdyż jest, mówię, tekst stary, a bardzo nowoczesna muzyka. Bardzo ciekawe brzmienia, bardzo ciekawa harmonia, także to naprawdę działa na serce. Chór nie zapomniał również o twórczości sieradzanina Cypriana Bazylika. Postanowiliśmy również, na związku z tym, że trzeba się chwalić Cyprianem Bazylikiem, to jest nasz rodak, zaśpiewaliśmy utwór pod tytułem Modlitwa Pańska, czyli to jest utwór do muzyki właśnie Cypriana Bazylika, no i Dobrotliwość Pańska, czyli Mądrość Ojca Wszechmocnego, również Cypriana Bazylika muzyka. Także tutaj jest problem z polifonią, którą musieliśmy jakoś tam opanować, jako że w jakiejś dużej mierze nie jesteśmy profesjonalistami, tylko laikami. No, ale są takie momenty, kiedy utwory tak bardzo trafiają nam do serca, że nauka idzie nam jak spłatka. Koncert wszystkich słuchaczy wprowadził w atmosferę zbliżających się świąt wielkanocnych. Oh.
Sponsorzy i przyjaciele klubu sportowego Warty Sieradz spotkali się, by ocenić efekty przeprowadzonego niedawno remontu biur należących do klubu i zainaugurować sezon wiosenny. Pomysł odnowienia biur klubu sportowego Warty Sieradz zrodził się w listopadzie ubiegłego roku. Od początku zakładaliśmy, że zakończymy przed nową rundą, przed inauguracją w Sieradzu. W międzyczasie pomysłów coraz więcej i zakres robót się zwiększał, także zdążyliśmy na czas dzięki tym wszystkim, którzy pomogli. Inauguracja sezonu wiosennego odbyła się w nowych pomieszczeniach. Spotkanie stało się również okazją do podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do tego, aby remont przebiegł sprawnie i szybko. Od tego są przyjaciele, od tego jesteście wy. Okazało się, że do każdego, do kogo zwróciłem się o pomoc, tą pomoc otrzymałem. Dzisiaj chciałbym serdecznie podziękować wszystkim. Biura klubu Warty Sieradz zyskały nowe życie. Ja jestem bardzo zadowolony. Myślę, że zdanie tych wszystkich, którzy to oglądali, którzy mówią, w końcu nie wstyd, jak ktoś przyjedzie do Sieradza i wejdzie do klubu. Mamy tutaj delegacje ze wszystkich klubów, które grają z nami w lidze. Ja jestem zadowolony. Remont stał się miłym akcentem rozpoczynającym rundę wiosenną. Nie zmienia. Jestem i realistą, i optymistą. Mam nadzieję, że utrzymamy się w trzeciej lidze. To jest zadanie dla trenera, dla zawodników, dla nas wszystkich. Miejmy nadzieję, że tak jak dla biur Warty Sieradz, runda wiosenna okaże się szczęśliwa również dla naszej drużyny. W Państwowej Szkole Muzycznej pierwszego stopnia w Sieradzu odbył się koncert wiosenny w wykonaniu uczniów klas pierwszych. Na widowni zasiedli rodzice i dziadkowie, którzy nagrodzili występy młodych muzyków gromkimi brawami. Zapraszam Państwa na krótkie fragmenty z tego koncertu. Thank you.
dzisiejszym przeglądzie sportowym zobaczą Państwo. Zwycięstwo Warty Sieradz nad Nerem pod Dębice. Strzeliliśmy piersi. Tak naprawdę mecz się ustawił. Otwarte Mistrzostwa Sieradza w piłce siatkowej, będące zarazem czwartym memoriałem imienia Kazimierza Januszkiewicza. Na obecną chwilę w naszym rejonie tutaj w Sieradzu siatkówka jest na czasie. Mecz trzeciej grupy Inter Sieradz Woźniki LKS Wrońsko. Dopiero drugi mecz, także jeszcze mamy czas na to, żeby się w to wdrożyć wszystko. Zwycięstwem sieradzkich piłkarzy 2-0 zakończył się mecz inaugurujący rundę wiosenną trzeciej ligi piłki nożnej. Kibice przyglądający się spotkaniu Warty Sieradz z Nerem pod Dębice nie zawiedli się, przychodząc na stadion Mosiru, by dopingować naszych piłkarzy. Pierwsza dogodna okazja do strzelenia bramki pojawiła się już w 10 minucie spotkania, kiedy Marcin Kobierski dograł piłkę do Rafała Serwacińskiego. Jednak interwencja Michała Hachuły, bramkarza Neru, udaremniła ten atak. Gol padł dopiero w 20 minucie meczu, kiedy po rzucie karnym podyktowanym przez sędziego za zagranie ręką w polu karnym zawodnika Neru na bramkę uderzył Marcin Kobierski. Kolejna bramka w wykonaniu biało-zielonych należała do Rafała Serwacińskiego po podaniu Bartosza Narożnika. W drugiej połowie pojawiło się jeszcze kilka okazji do podwyższenia wyniku, ale żadnej nie udało się wykorzystać. Wynik 2-0 dla Warty Sieradz daje naszej drużynie kolejne 3 punkty. Takie było nasze założenie, żeby zaatakować wysoko od początku. Może to za dobrze nie wychodziło, ale mieliśmy strzelić pierwszy bramkę, ustawić sobie ten mecz. Strzeliliśmy pierwsi. Tak naprawdę mecz się ustawił pod nas, pod nasze granie, strzeliliśmy drugą, szkoda tylko tych niewykorzystanych wszystkich sytuacji w drugiej połowie, powinno się skończyć 5-6-0 i byśmy się jeszcze bardziej na pewno cieszyli. Przede wszystkim musimy bramki strzelać, żeby wygrywać spotkania, zbierać punkty, nie tracić bramek. W sumie dzisiaj nasza defensywa grała dosyć solidnie, przeciwnik myślę jakoś bardzo poważnie nam nie zagroził. Ale musimy zdecydowanie poprawić skuteczność, bo przyjdą też takie mecze, że tych sytuacji będzie mniej i trzeba będzie wykorzystać przynajmniej jedną czy dwie, żeby myśleć o zwycięstwie. Po nieudanym początku rundy rewanżowej i porażce z Polonią Warszawa 4-0 wygrana z Nerem pod Dębice daje nadzieję na utrzymanie się Warty Sieradz w trzeciej lidze. Bardzo się cieszymy, że po meczu w Warszawie przegranym dosyć wysoko byliśmy w stanie dzisiaj podnieść się i zagrać, może to nie był jakiś porywający mecz, ale przynajmniej przyzwoity, myślę, w naszym wykonaniu. Stworzyliśmy sporo sytuacji bramkowych. No szkoda, że tylko dwie wykorzystaliśmy. Teraz biało-zieloni muszą przygotować się do bardzo trudnego spotkania ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Świt jest bardzo trudnym przeciwnikiem, jedną z najlepszych drużyn naszej lidze. Będzie dla nas bardzo trudne zadanie, żeby tam zdobyć punkty, ale no myślę, że nie stoimy na straconej pozycji i na pewno dołożymy wszelkich starań. Moi zawodnicy, mam nadzieję, staną na wysokości zadania i wygramy. Albo przynajmniej w najgorszym wypadku zremisujemy. Kluczem dla nas do tego, żeby utrzymać trzecią ligę dla Sieradza, to są zwycięstwa na własnym boisku. Mamy tych meczy w sumie 9. No i punktowanie też na wyjeździe, prawda? Także już przegraliśmy jeden mecz na wyjeździe, chcielibyśmy teraz przywieźć jakiś punkt przynajmniej, a tym bardziej, że będą to święta, także aby w dobrych nastrojach te święta spędzić. Powiedzieliśmy sobie w szatni, że jakbyśmy przegrali dzisiaj, stracili punkty, to już jesteśmy jedną nogą w czwartej lidze, nie ma co się oszukiwać, już strata była tak duża, że ciężko było dogonić, a trudno, żeby przed nami rywale też tak gubili punkty. Teraz trzeba się przygotować najlepiej do meczu ze Świtem, bo tam będzie na pewno bardzo ciężki mecz, tam się zawsze ciężko grało, ale jedziemy po punkty. Musimy zdobywać punkty na wyjazdach, a u siebie po prostu wszystko wygrywać i utrzymać tą trzecią ligę w Sieradzu. Miejmy nadzieję, że kolejny mecz w wykonaniu naszych piłkarzy zakończy się równie dobrym wynikiem. Nie widzi. 26 minuta spotkania, mamy rzut karny dla Warty Sieradz. Jest to samo. Jeden ekstraklasie. Przyjmujcie. Tylko w pozmej lidze mistrzów jest na mamie. Ja też tak. Ale to są zmienione kibice. Muszę być ugryziony. Marek lekko powinno być, ale jak ciągną kobiet, to nie widać. Koni strzelać. Pierwszy strzał. Naprawdę nie ma. Jak Messi.
Brawo! Minuta spotkania. Bramkę zdobywa nasz kapitan Marcin Kobielski. No dobrze, no. Za długo to robisz. Mamy 60 minut spotkania lub pośredni. Kontrast tego jeszcze tak, podchodzi jeden, raz tak było. Podchodzi jeden wali, to wszystko. Ale tak robi zawsze to. Tak. Ja jestem w ich pola karnego są. Ja jutro przyjdę. Ja jutro przyjdę, Harry, żeby sprawdzić. Piękny strzel. Może to, których nie znam? Co? Mówię, może to, których nie widziałem u ciebie. Ale się kurde. Już po raz kolejny w Sieradzu odbyły się otwarte mistrzostwa w piłce siatkowej, które były jednocześnie czwartym memoriałem imienia Kazimierza Januszkiewicza. Otwarte mistrzostwa Sieradza w piłce siatkowej od lat cieszą się dużym zainteresowaniem w całym naszym regionie. Na obecną chwilę w naszym rejonie tutaj w Sieradzu siatkówka jest na, że tak powiem, na czasie. Że mamy tą naszą trzecią ligę, która reprezentuje ziemię sieradzką. Akurat to jeszcze tym bardziej napędza cały ten tutaj, tą całą dyscyplinę sportu, więc myślę, że jak najbardziej w porządku i super. W siatkarskich zmaganiach udział wzięło 11 drużyn. Są to drużyny z Łodzi, Sieradza, Kalisza, Turku oraz Lutomierska. Drużyny zostały podzielone na 4 grupy. Gramy na dwóch halach sportowych. Rokrocznie zgłaszają się drużyny spoza Sieradza, także no, bardzo się cieszymy no i życzymy im wszystkiego najlepszego. Od
otwarte Mistrzostwa Sieradza w piłce siatkowej były czwartym memoriałem imienia Kazimierza Januszkiewicza, nauczyciela wychowania fizycznego oraz trenera. Jaką osobą taką na co dzień był Kazimierz Januszkiewicz? No, trzeba powiedzieć, że tato był wymagającym ojcem w stosunku do nas, nie tylko do nas jako nauczyciel, wychowawca młodzieży. Starał się wszystkim wpajać zasady współżycia zgodne z takimi zasadami, jakie no, preferuje się, prawda? Czyli być uczynnym, być dobrym, być na każde zawołanie każdego, kto potrzebuje nawet pomocy, bo trzeba tutaj zaznaczyć, że nie tylko był wychowawcą, nie tylko był nauczycielem, ale był przez długie lata honorowym dawcą krwi. Zresztą tutaj na wystawce jest również kryształowe serce, które otrzymał za oddaną odpowiednią ilość krwi. To nieliczne osoby w kraju otrzymują tak zaszczytne wyróżnienie. Także był na każde zawołanie każdego człowieka w swoim życiu. Tak to możemy określić. Czy tą miłością do sportu zarażał wiele osób? O tak, zarażał. Między innymi zaraził mojego brata, zaraził moich synów, czyli wnuków, wnuczkę. I jeszcze kolejnego wnuka, czyli mojego brata syna. Wszystkich zarażał. Takim akurat był człowiekiem, że potrafił wszczepić. Potrafił przede wszystkim wyłowić z grona uczniów tych najlepszych w szkole. Potrafił wyłowić tych najlepszych, tych, którzy mieli predyspozycje ruchowe, predyspozycje fizyczne, nie tylko do gry w piłkę siatkową, ale w zasadzie do każdej dyscypliny sportu. Jakie emocje towarzyszą Państwu tutaj na tym memoriale, kiedy wiadomo, że Sieradz pamięta? Ogromne, ogromne i zawsze łezka wokół się kręci, kiedy się, powiedzmy, rozpoczyna, szczególnie jak się rozpoczyna i jest jakieś słowo, przemowa, słowo wspomnienie, wstępne, także są to ogromne emocje. W mistrzostwach tytuł broniła drużyna Państwowej Straży Pożarnej z Sieradza. Tutaj nikt nie przyjechał po to, żeby się położyć, każdy przyjechał po to, żeby wygrać, więc będziemy grać do samego końca i walczyć o ten puchar, tym bardziej, że będzie nas po raz trzeci, jeżeli go uda nam się wygrać. Patrząc tutaj w grupy i na osoby, które grają, aczkolwiek nie znam tych drużyn przyjezdnych, ale w drużynie, w grupie przeciwnej, gdzie możemy spotkać się w finale, są moi koledzy z drużyny z MLKS Most Sieradz, także tutaj jest największe zagrożenie. Strażacy w półfinale pokonali zespół Amatora, w którego skład w całości wchodzili zawodnicy lidera trzeciej ligi siatkówki ULKS-u Mosir Sieradz. Półfinał okazał się najzacieklejszym pojedynkiem turnieju. W finale strażacy gładko pokonali drużynę Ines Turek 21-13 i 21-18, wygrywając w setach 2-0. Strażacy w otwartych Mistrzostwach Sieradza w piłce siatkowej zwyciężyli po raz trzeci z rzędu. Najlepszym zawodnikiem okazał się Daniel Sęk z drużyny Państwowej Straży Pożarnej. Tytuł najlepszego rozgrywającego trafił z kolei do Tomasza Wojtczaka, również z drużyny strażaków. W niedzielę zainaugurowano rundę wiosenną grupy trzeciej sieradzkiej klasy B w piłce nożnej, czyli tak zwaną ósmą Ligę Mistrzów. Na boisku Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu spotkali się ze sobą drugi w tabeli Inter Sieradz Woźniki i trzeci od końca LKS Wrońsko. Mecz sędziował Tadeusz Chomiszczak. W szóstej minucie pięknego gola oddał Wojciech Matusiak. Kilkanaście minut później doszło do przykrego zdarzenia. Jeden z piłkarzy Interu, Jakub Stańczyk, został przewieziony do szpitala z rozpoznaniem złamania piszczela. Na kilka minut przed przerwą do siatki Wrońska trafił Łukasz Stańczyk. Wynikiem 2-0 dla Interu zakończyła się pierwsza połowa meczu. Panowie, no ja wyciągnę! To jest, bo jest parowy. Jezus, tutaj, królek.
Ziemia. Czas ma. Ziemia, Dawid. Kuba. Dawid, tył, Dawid, tył. Strona! Druga połowa to również piękny popis piłkarzy Interu. W 58 minucie skuteczny strzał do bramki Wrońska oddał Witold Cieślak. Zaledwie 13 minut później po raz drugi dla swojej drużyny bramkę zafundował Łukasz Stańczyk. Pod koniec meczu w 7 minut piłkarze Interu strzelili jeszcze 3 bramki. W 82 minucie Konrad Gruda, w 84 Konrad Dopierała, a w 89 Dominik Pietrzak. Finał tego spotkania to 7-0 dla drużyny Inter Sieradz Woźniki. Jak polecam dzisiejsze spotkanie? Bardzo łatwe, dużo sytuacji bramkowych mieliśmy. Mogliśmy to skończyć jakimś wynikiem, przynajmniej 10. Ale to jeszcze czas, dopiero drugi mecz, także jeszcze mamy czas na to, żeby się w to wdrożyć, wszystko wkręcić. Jakie są plany na następne kolejki? Plany są jakieś, wygrywamy następne kilka meczów i tyle. Intencja nas tylko zwycięstwa, nic więcej. Już w najbliższy weekend czeka nas kolejne spotkanie. Tym razem LGKS Harupia Mała na swoim boisku podejmie drużynę MLKS Łask. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Sieradzu prosi o wsparcie akcji Dziecko jest najważniejsze i przekazanie 1% podatku na rzecz TPD Sieradz. Numer KRS 00004027-14. Pozyskane do tej pory środki przeznaczone zostały na sfinansowanie specjalistycznego leczenia, niezbędnej rehabilitacji, zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, dożywiania w świetlicach środowiskowych oraz zajęć sportowo-kulturalnych dla dzieci. Sieradzkie Towarzystwo Przyjaciół Dzieci prosi o wsparcie. KRS 00004027-14. 27-14. Sieradzka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sieradzu posiada do sprzedaży na korzystnych warunkach w ramach przetargu ustnego lokal numer 18 położony w Sieradzu przy ulicy Jagiellońskiej 28 o powierzchni użytkowej 63,8 m2, składający się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i WC położony na 5 piętrze. Wartość rynkowa lokalu wynosi 118 275 zł. Lokal numer 2 położony w Błaszkach przy ulicy Przemysłowej 3 o powierzchni użytkowej 47 m2, składający się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z WC położone na parterze. Wartość rynkowa lokalu wynosi 80 600 zł. Osoby zainteresowane zapraszamy do udziału w przetargu w dniu 31 marca 2016 roku. Godzina 9, przetarg ograniczony dla członków spółdzielni. Godzina 9.30, przetarg nieograniczony dla pozostałych osób zainteresowanych nabyciem lokalu. Przetarg odbędzie się w siedzibie Sieradzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego 5b. Szczegółowe informacje dotyczące mieszkania oraz warunków przetargu dostępne są na stronie internetowej spółdzielni www.ssmsieradz.pl w zakładce Komunikaty Przetargi oraz w siedzibie spółdzielni Sala Obsługi Klienta Stanowisko do Spraw Obrotu Nieruchomościami. Telefon 43 826 65 70. Oferujemy Państwu pomoc w dopełnieniu formalności związanych z przetargiem, a także kompletujemy i przekazujemy niezbędne do sporządzenia aktu notarialnego dokumenty do kancelarii notarialnej, co usprawni Państwu przejście przez cały proces zakupu mieszkania.
Zapraszamy mieszkańców Sieradza do wzięcia udziału w konkursie Album Rodzinny. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Oświatowe Nie Pytaj. U nas odbędzie się rozstrzygnięcie tego konkursu i do nas prosimy składać prace konkursowe. W konkursie mogą wziąć udział osoby od 13 roku życia wzwyż do 100 czy do 120 lat i czekamy na prace i literackie, czyli jakiś opis ważnego wydarzenia rodzinnego. Mogą to też być prace plastyczne, może to być drzewo genealogiczne, może to być prezentacja multimedialna na temat rodziny, albo może być film. I czekamy na te prace do końca marca, można je przynosić do biblioteki lub wysyłać na adres biblioteki, ulica Żwirki Wigury 4. Interesujesz się sprawami miasta? Nurtują Cię jakieś problemy? Masz pytanie do radnych? Zadzwoń lub napisz, a my w Twoim imieniu zadamy pytania radnym w programie Sesja po Sesji. Zadzwoń, telefon 43 650 6500 lub napisz kontakt@sieradzkatv.com. W temacie wpisz Sesja po Sesji. Czekamy na Państwa pytania do radnych. Przypominam Państwu, że wszystkie nasze materiały dostępne są w telewizji internetowej na stronie www.sieradzkatvmedia.com oraz na naszym facebookowym profilu. Na dziś dziękuję za uwagę i zapraszam na przegląd wydarzeń w najbliższy piątek po godzinie 18:00. Do zobaczenia!